Myślę, że jeszcze ciężej jest mi odpowiedzieć, niż tobie zadać pytanie. Bo nic nie zanosiło się tak naprawdę na to, że w dniu dzisiejszym możemy przegrać. Tak naprawdę Zawisza nastawił się na grę z kontry. Nam udawało się naprawdę w sposób perfekcyjny te kontry już na środku boiska likwidować, przerywać. I tak naprawdę w całym meczu byliśmy stroną dominującą, a Zawisza tak naprawdę mogła tylko i wyłącznie czekać na stały fragment gry. Z tego na pewno byli groźni i chcieli bramkę. Znaczy, co jest najważniejsze, to po raz kolejny w tym sezonie traciłem bramkę ze stałego fragmentu gry. W ostatnich meczach to prawda. Sytuacja na boisku tak się kreowała, że to my byliśmy praktycznie w każdym z tych ostatnich spotkań stroną dominującą, ale nie udawało się tak naprawdę dowieść zwycięstwa do końca. Dzisiaj w drugiej połowie stworzyliśmy sobie tyle sytuacji, że chyba całą tą rundę można by było wszystkie mecze obdzielić i bo tyle tak naprawdę tych sytuacji było. Ja miałem jedną z nich, gdzie tak naprawdę wydawało mi się, że wszystko zrobiłem perfekcyjnie, ale tak naprawdę zabrakło precyzji i piłka po mojej szale wylądowała na siatce za bramką. Przegraliśmy tak naprawdę dzisiaj spotkanie, ponieważ nie wykorzystywaliśmy sytuacji. Zawisza nastawiła się na jeden błąd, wykorzystała go i zdobywa 3 punkty.